A, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczel z tej strony, kłaniam się i zapraszam was wprost do Chicago, rok 1994, turniej zwany US Open. Porachunki gangsterskie moi drodzy, nie odbywały się tylko i wyłącznie na ulicach z bronią w ręku, ale także przy szachownicach z hetmanem w ręku. I zapewne jakiś dowcipniś teraz napisze nastoletni, a ty co, Marianczelo, masz w ręku? <laughs> Kawkę lub herbatkę, wiadomo jak jest, co ty jesteś tutaj, nowy? No, moi drodzy, taka partia, 94 rok John Curdo kontra Robert Byrne. Podobno John Curdo był w mafii, w tamtym czasie rozdawał karty w Chicago. Nikt mnie tego nie był jednak w stanie udowodnić ze względu na to, że wszyscy naoczni świadkowie popełniali samobójstwo w ten sam sposób. Dźigali się siedmiokrotnie nożem w plecy i spychali z mostu i filmowali, Remin. min No dobra, taka gangsterska partyjka przed nami, moi drodzy E4E4 E4 ze strony Kurdo, na co mamy C5rona sycylijska, skoczek F3D6. Gra się z powodzeniem D4, skoczek C3. Tu jednak goniec po dwóch kawkach, taki ADHD wiecie jak jest, wtrącił szacha. Tak też się grywa, a tak kanala, moi drodzy. Yy, goniec jak już, no nie wiem, zostanie wymieniony, straci życie, odejdzie tam gdzieś. Do krainy wiecznych, przekątnych, będzie mógł pochwalić się swoim kolegom, aniołkom, że dał w swoim życiu szacha dla króla jednego. To są zasłony. Często, moi drodzy, po tej zasłonie w pewnym momencie dochodzi do wybicia. Otwiera się co prawda linia bela, zrujnowana struktura na tymże skrzydle. Tu skoczek, moi drodzy, na D7. A6B5 jest w planie. No dobra, D4 do centrum. Bicie nie poszło, bo wtedy można Hetmana wprowadzić do gry. Nie ma tego słynnego napadu na Hetmana typu skoczyk C6. To miejcie na uwadze. Tu jednak nie idzie, moi drodzy. Żadne bicie, tylko idzie skoczek F6. No, napad na gościa malinowego na E4, który jest niebroniony. Może roszadka po wzięciu wieża 1? Mm, nie wiadomo, nie wiadomo. Może, moi drodzy, coś na zasadzie goniec D3? Mm, tak średnio. Skoczek C3 jest ruchem okej, okay, jak najbardziej. Tu jednak, moi drodzy, F5. No białe palo się do ataku, wiadomo jak jest. No bić można. bić można w ogóle tu, żebyście yy, byli zdziwieni. Tak, tak, można oddać skoczka tymczasowo. Chodzi o to, żeby kontrolować to pole, skoczek nie przyjdzie po szachu hetman napięć, żeby bronić gońca. A takie tutaj taktyczki. Jak to? No tak, to bo jeżeli wzięlibyście to Hetman napięć czek. No i tutaj wisi. Nie ma tego ruchu. Tak, jeżeli tu, no to bicie jeszcze tutaj wisi, więc skoczek BD prawdopodobnie bicie, bicie, bicie. To jest linia spekulacyjna. Czarny ma się tutaj ogólnie rzecz biorąc całkiem nieźle. No dobra, E5 jednak Hetman, a 5 tutaj moi drodzy ruchem, wyborem czarnych. No, wisi tutaj, więc wymuszony skoczek C3, żeby bronić, ale skoczek h 4 Związana figura dwukrotnego łupnia zaraz dostanie, więc goniec D2 narzuca się. No, żadnych fajerwerków póki co nie ma. Skoczek bije mojej drodzy na C3, wisi gońc więc oddajemy go tutaj z szachem za skoczka. I dopiero teraz odbijemy na C3. Hetman jest podbiciem. Hetman C7 pewnie większość z Was by odeszła. Hetman A6 jest lepszy, bo uniemożliwia roszady. Nie będziesz ruszował, grób zostanie w centrum, powiedział czarny. A biały milczał. W tym momencie, moi drodzy, ruch białego, D5 jest zagranie E6, więc E6 ze strony czarnych jako pierwsze i skoczy G5. Jaka jest idea? Taka, że po kopniaku, bęk, mamy wtrącenie. Jak wzięcie, to wzięcie, bęk, może jakiś Hetman, D5, może wieża na D. No, ataki, ataki mocne, ataki, tutaj kruźle stoi. Dlatego też tutaj nie a 6 tylko moi drodzy, poszło bicie na E5. Dobra, Hetman F3, zobaczcie, białe grają na proste groźby, wisi F7, więc po prostu chcą się tam wdiablić tym samym oczywiście. Hetman broni też na D5. F6, wisi skok, no jak tym skoczkiem tutaj manewrować, może wycofać go na H3, ale ruchy w tył, nie, to nic z tych rzeczy. Wtrącenie na E6, moi drodzy. Tylko, że gońc odchodzi z podbicia i zwróćcie uwagę na to, że walla boga, dwie figury podbiciem, biciem, jak je obronić, nie, wiem, trzeba ratować Hetmana. Tak, Hetman moi drodzy F5, ale skoczek jest untouchable. Ma protekcję mafii. dlaczego? No bo jeżeli zostałby wzięty, to co gracie? On nie może być wzięty. Można wrzucić szacha jeszcze lepsza, jest długa Roszada, odciąć króla i zaraz dać mata. Więc no niestety skoczkę, skoczka wziąć nie można. jest dlatego też e 7 w partii poszło. I tu, moi drodzy, poszła roszada. Długa. No dobra, odcięliśmy króla, ale skoczek o wiele lepszy był na F7. Za takiem na wieży. Za takiem na wieży, ja nie wierzę. No i wieża by nie wiem mogła gdzieś odejść na przykład tutaj wydawałoby się, tak? Tylko że w tym momencie Hetman bije H7. Problemy są co nie miara, moi drodzy. Problemy problemy tutaj z całym skrzydłem, można powiedzieć szczerze, to było dobre. To też odcinało króla przed Roszadą. No właśnie. Tu jednak, moi drodzy, długa Roszada, która wytraca przewagę i czarny jest lepszy, bo idzie G6. Znowu jest podwójny, mhm. znowu jest podwójny atak, zwróćcie uwagę na to. Znowu Hetman odchodzi, Hetman H3. Ale czy można wziąć skoczka? No okazuje się, że można wziąć skoczkę i to było w partii. To jest właśnie ta różnica subtelna, że teraz nie ma wyjścia Hetmanem na F7. No ale koniec bije, moi drodzy, 5. No figurę, no, figurę straciły białe. Nie ma to tamto, nic z tym fantem już nie zrobisz. W tym momencie krótka roszadka, wieża była podbiciem, więc na spokojnie roszujemy. I większość z was pewnie, znaczy większość, przepraszam, tutaj będą amatorzy, którzy powiedzą, że. Czy ja też jestem amatorem, ale tacy stricte początkujący, że Mariankello, jak to? No przecież tu jest goniec, no jak Roszada? Ale czy król, moi drodzy, czy król przeszedł przez pole szachowane? Czy przeszedł? Pytam się. Nie przeszedł. Dobra. W tym momencie Hetman H6. No Roszada jest trochę problematyczna, bo grozi checkmate, ale w tym miejscu. Można zagrać tak, bądź też nawet tak. No są z figurą do przodu y, czarne, przepraszam, białe straciły. Więc można tak zagrać. I po biciu, biciu, czarny jest naprawdę dobry. Nie wiem, jaki tutaj kontratak miałby nastąpić. W jaki sposób to para silnych gońców, świetny Hetman wysiada. No właśnie, no właśnie. Dlatego no też, moi drodzy, nie żadne bicie, tylko H4 nastąpiło w partii. Aby otworzyć pozycję propozycji i wybić na H7. A i być ogólnie bardzo nieprzyjemnym. I w tym miejscu, moi drodzy, jedynym ruchem, który nie przegrywa, a daje wygraną czarnemu wręcz powiedziałbym, nawet tak bym powiedział, o takie tutaj stwierdzenie się pokusił. było g4, g4, zamykamy linię, no chyba żeby biały chciał ją otwierać i znowu h5, no to w tym momencie goniec f8. Hetman musi odejść na jakiś hetman g5, zapewne to są najlepsze ruchy i w tym momencie, moi drodzy, wieża bije sobie na spokojnie na e6. Jeżeli wybijemy tu, to wieża bije tu, wstępem na hetmana, hetman f4, nic tu nie ma. Hetman 4 propozycja wymiany dam. No powiem wam szczerze, że tutaj nie wiem na czym polega atak białego, ale chyba na tym, że jednak przyjdą jego koledzy z smutnych, z, w, w garniturach, w smutnych minach. Można przyjść w smutnej minie? Serio? Ze smutną miną miałem na myśli. Tu jednak po H4, gońce F8 już. Aj, 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 aj się narobiło. Mmm, Problemów co nie wiara. Partia nie trwa już długo. Kawkę, herbatka w dłoń, wszelkiej maści taktycy szachowi. Czaszkujemy. Co tutaj zagrał? Biały nie odszedł Hetpadem, od razu podpowiadam. Nie odszedłszy. Wybił, oczywiście, moi drodzy na G5. Nie żartuję, nie wybił. Jeszcze nie. Wziął Hetmanem na H7. Tak. Piękne poświęcenie damy, no tak naprawdę trzeba to przyjąć. I teraz bicie na G5. Z szachem rzecz jasna wieża otworzyła się na linii H. Czuje się pięknie, czuje się świetnie. Młoda, zdrowa. Król, moi drodzy, poszedł na G8 i bicie na F6. No i dobra, można poddać partię. Dlaczego? No i partia została poddana. No ktoś zapyta, dlaczego? No jak to dlaczego? A co tutaj byście zagrali? Przecież tutaj grozi, moi drodzy, no nie wiem, jakiś randomowy ruch typu Hetman bija 2. Bum! Pionek matuje. Ależ mat pionkiem, no nie wiem, nie wiem, tutaj można odwlekać tego mata, ale to nie ma sensu. I wy poczaszkujcie, jak tego mata można odwlekać. No nie wiem, wrzucać jakieś szachy, oddawać tutaj po kolei figury, zagrać, nie wiem, chociażby i gońcem na, na e7, co tak naprawdę wiele nie zmienia. Bo w tym momencie, moi drodzy, mamy bicie, albo nawet F7, po króle w 8 znowu wieża przychodzi na 8 mat, więc tu jest po wszystkim. Ależ ugrał, ależ ugrał, ale miał, miał dobrą pozycję. Tutaj miał naprawdę dobrą pozycję, nawet Roszada nie była zła. Tylko że tu należało, moi drodzy, zamknąć, zamknąć linię i dopiero w to, i dopiero goniec F8. A tutaj goniec F8 za szybko i brzęk z otworzyło się wszystko, ależ pograne, po gangstersku, nie ma to tamto. No, no, chodzą takie rumory, takie słuchy, że moi drodzy, Czarny tutaj się podłożył. Robert Byrne dostał taką propozycję, nie do odrzucenia. Odwiedzili tutaj go przed tą partią i powiedzieli mu, słuchaj, w US Open w rundzie szóstej gra z Johnem Curdo i masz Curdo przegrać. No i pff, nie miał wyjścia, nie miał wyjścia, dobra, kończę już te biadolenie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usły.